Francuska telewizja opublikowała film z wyprawy Elizabeth Revoli i Tomasza Mackiewicza na Nanga Parbat. Nagranie pochodzi z 25 stycznia z 17.15. 45 minut później Revoli i Mackiewicz mieli stanąć na szczycie. Francuska nagrania zrobiła 90 metrów przed szczytem. Na pierwszym filmie trzyma kamerę, filmuje drogę prowadzącą na szczyt. Kilkaset metrów za nią widać Mackiewicza. Na drugim nagraniu himalaistka zaprezentowała ujęcia z niższych partii gór. Wiele wskazuje, że dystans między nimi w miarę poruszania się w górę powiększa się. Decyzję o zejściu podjęli, kiedy okazało się, że Polak przestał widzieć. Protesty przed polskimi ambasadami w Tel Awiwie i Rzymie odbyły się przeciwko nowelizacji ustawy o IPN. W Tel Awiwie protestowała grupa około 30 osób, głównie Izraelczyków ocalałych z Holokaustu. Według polskiego MSZ padały hasła przypisujące Polsce współodpowiedzialność za Holokaust. W Rzymie natomiast w demonstracji wzięło udział około 100 osób ze wspólnoty żydowskiej. Pikietę zorganizowała grupa studentów i przedstawiciele Stowarzyszenia Dzieci Shoah. Zrzesza ona ocalałych z zagłady i ich rodziny. 36 tysięcy podpisów zebrali aktywiści organizacji Greenpeace pod apelem o podjęcie skutecznych działań mających na celu walkę ze smogiem. Podpisy trafiły do Ministerstwa Energii. Według Greenpeace wprowadzenie norm emisyjnych dla kotłów nie wystarczy, by zażegnać problem smogu. Na niewiele się zdadzą także uchwały antysmogowe zakazujące palenia w kotłach, m.in. mułami czy węglem brunatnym. 22 lutego Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyda wyrok w sprawie przeciwko Polsce za zanieczyszczenie powietrza. Polsce grozi kara, która może wynieść nawet 4 miliardy złotych. W samo południe odbędzie się ceremonia otwarcia zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu w Korei Południowej. Ich uczestnicy będą rywalizować w ponad 100 konkurencjach sportowych. Igrzyska należą do największych zawodów sportowych na świecie. Zwycięstwo uznawane jest za najbardziej prestiżowe osiągnięcie. W tegorocznych zawodach wystartuje niemal 3000 sportowców z 92 państw oraz zawodnicy z Rosji występujący pod neutralną flagą w związku z aferą dopingową. W zmaganiach weźmie udział 61 Polaków.